Dzień dobry, cześć. Nazywam się Agnieszka Michalik-Stankowska i mam zaszczyt otworzyć tegoroczne ESG Days. Ile trwają ESG Days w naszym banku? Ktoś zna odpowiedź na to. Brawo! I to jest dokładnie ta odpowiedź. W naszym banku ESG Days muszą trwać cały rok. Wszystkim nam powinno zależeć na tym, żeby zostawić coś z tej planety dla przyszłych pokoleń. Proponowałbym spojrzenie na to jako na nie tylko nasz obowiązek moralny, ale przede wszystkim jako szansę. Niesamowicie potrzebujemy świadomości kultury ESG. Ta świadomość jest mega istotna. To jest, myślę, że klucz i rozwiązanie problemów, które mamy w tej chwili. Ta świadomość będzie miała znaczenie do zmiany zachowań konsumenckich. Each of the 8,000 employees who act on a daily basis, we still have 3 years only to make the world sustainable. Moje najszczersze gratulacje za osiągnięcia wszystkich, którzy pracują w obszarze zrównoważonego rozwoju. To jest bardzo nielogiczne z punktu widzenia przyszłości, nie redukować emisji, nie ograniczać konsumpcji. Przed nami jeden z czterech filarów strategii, filar Positive, który właśnie definiuje nasze zaangażowanie banku na rzecz zrównoważonego rozwoju. Czynniki ESG mają znaczący wpływ na długoterminową relację ryzyko versus zysk. Realizacja celów zrównoważonego rozwoju oczywiście nie odbędzie się bez zaangażowania pieniędzy. Dzisiaj w szczególności chciałabym skupić się na takim zagadnieniu sztucznej inteligencji w kontekście neutralności klimatycznej. To jest szalenie ważny temat. Szalenie się cieszę, że spotykamy się dzisiaj w takim ważnym temacie, jakim jest przeżycie. Elektromobilność budzi bardzo wiele emocji. Tych samochodów nie należy się bać. Ta cisza, ten komfort jazdy sprawiają, że generalnie z chęcią sięgniemy po ten samochód. Oficjalnie mówię do zobaczenia za rok na ESG Days.